Paweł Byku Strzelczyk. No dziś walka, która zbyt długo nie potrwała, jeśli chodzi o twój występ. Siemanko, siemanko. No, udało się. Skończyłem szybciej. I tyle. Jak to wyglądało? Troszeczkę było stresu przed wejściem do tego ringu? Nie, ja się kompletnie nie stresuję, bo nie ma czym. No, dwóch wojowników wchodzi, sama przyjemność, naprawdę. Jest sędzia, są lekarze, to czego tu się obawiać? Gdzieś tam coś w tyle głowy się działo, że rywal może czymś zaskoczyć? Bo to w sumie taka troszkę chyba okoliczność, jeśli chodzi o sam występ. No, inna jak do tej pory miałeś okazję walczyć. Wiesz co, ja na ulicy się biłem bardzo często. No, niestety, taka praca. Niestety, z całej szczęścia z tego wyrosłem. Siadłem trochę na tyłek, ale brakuje mi jednak tej adrenaliny. No, dlatego tutaj przyszedłem. Jak ten ring oceniasz? Takie nie za duże, taką nie za dużą przestrzeń. Miałem dokładnie taki sam ring w Maksymusie u Marka Maty, którego serdecznie pozdrawiam, i Adasia Zjawora, którzy mi bardzo pomagali w przygotowaniach, i tam był dokładnie taki sam ring, także czułem się wyśmienić. Tutaj słyszymy gdzieś tam za kulis Byku, rozumiem, że tutaj mocno kciuki, gdzieś tam potężna grupa pewnie trzymała, gdzieś tam kibice już się kontaktowali, ktoś wysyłał już jakieś SMS-y, gratulacje? Wiecie co, na razie nie sięgam po telefon, chcę mieć czystą głowę, mam nadzieję, że wszyscy oglądają, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mordy moje kochane. Gratulacje, mordko. Dzięki, dzięki. Chciałbym jeszcze kogoś pozdrowić, jeżeli można. To sekundeczkę, zaraz pozdrowić, bo jeszcze chciałem się dopytać. To był dzisiaj ten występ na Gromdzie 4, a co dalej? Jakieś ewentualnie pomysły na kolejne, jakieś ewentualnie jeszcze Gromdy? Chciałbyś walczyć dalej? Wiesz co, chciałem się zabawić, przyszedłem tutaj, bawię się, wyśmienicie. A co będzie później, to zobaczymy. Turniej. Ty jesteś w turnieju oczywiście, teraz kolejna walka jeszcze przed tobą. Nie jesteś specjalnie chyba poobijany. Powiedzmy tylko szybciutko, czy coś boli, coś się stało? Wiesz co, ręce trochę popuchnięte, wsadzę w lód i będzie gitara. Czyli co, kolejny pojedynek, już się szykujesz, jak rozumiem. Doczekać się nie mogę. Super, dziękuję bardzo. Dzięki piękne. Mogę kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam. Chciałem pozdrowić Krzysztofa Proroka, mojego drugiego tatuśka, który mi bardzo pomagał we wszystkim. Chciałem pozdrowić swoich rodziców, moją kochaną córeczkę Nikolę. Bardzo cię kocham. Nikolka, to jest dla ciebie. I wszystkich znajomych przed telewizorami. Radzia Kyca, Pitbulla, Zwierzaka i wszystkich moich znajomych. Mordy, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dzięki pięknie.